Siemano, siemano, siemano! Zakolników TV, otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach, a dzisiaj się zastanowię, dlaczego Birdo jest cymbałem. Wprost, dlaczego jest cymbałem? Ogólnie pamiętacie tego brodacza, który był, można powiedzieć, beatboxerem w Wyspie Pakite, który wyleciał w pierwszym odcinku. On z charakteru przedstawił się jako bardzo nieśmiała osoba w swoim przesłuchaniu do programu. Oczywiście stwierdzi, że będzie komunikował się poprzez beatbox, dopóki stanie się bardziej śmiałą osobą. I powiem wam tak, zamyśl ciekawy na postać, ale ja pierdolę, skoro umie gadać, co sam udowodni przy swojej eliminacji, gdzie powiedział, że miło było was wszystkich poznać po wystrzeleniu z armaty wstydu w pierwszym odcinku. Nie rozumiem zamysłu tej postaci kompletnie. Tylko beatboxował, kompletnie nie wykonywał zadania w pierwszym odcinku, któremu powierzono, czyli budowy wieży, która miała być schronieniem dla drużyny Van Eytham Maskłach, tak? Dokładnie tak. I co on robił przez cały ten odcinek? Denerwował wszystkich swoich członków swojej drużyny, denerwował dosłownie każdego prowadzącym na czele. I teraz pytanie szczególne, czy Birdo w ogóle... Czy na Birdo w ogóle był jakikolwiek pomysł? Bo szczerze mam tutaj takie przeczucie, że no niezbyt. No, ciekawy pomysł może i na postać, że beatboxer w ogóle, otoczka muzyczna mogłaby być wprowadzona w tym sezonie, ale dobra, zrobiono to z Ellą, która śpiewała w późniejszych odcinkach, ale tutaj dobra, beatboxer beatboxerem. Beatboxing jest spoko rzeczą, spoko sprawą, bo beatbox jest po prostu w pewien sposób fajny, tak? Bo to jest jednak muzyka, jakby nie patrzeć. Ale tutaj, patrząc na to, jak to wykonano postać Birdo, to jest coś niebywałego. Jak można było spartolić taki potencjał na postać? Naprawdę, bo nie mam się co czepiać, bo postać mogła być naprawdę fajna, gdyby go dalej poprowadzono, oczywiście. Ale zamiast zrobić z nim coś ciekawego, pokazać, że to ta postać ma swoje jasne strony, to pokazali go z najbardziej wkurzającej strony, jak tylko można było. I to mnie bardzo denerwuje w Birdo, że pokazali go, aby go pokazać, aby była taka zapcha i dziura, żeby, nie wiem, serial nam się nie skrócił, nie wiem, do 10 kurwa odcinków, przykładowo, nie? Bo Wyspa Pakitew ma 13 odcinków, 14 uczestników i musieli wklepać kogoś 14 tylko po to, żeby trochę beatboxował sobie w odcinku i niektórych zdenerwował. Taki jest zamysł prawdopodobnie Birdo, aczkolwiek widzę, że zamysł był troszeczkę inny, bo Birdo miał w ogóle czym innym się charakteryzować, to, że miał być osobą niby nieśmiałą, z tego co sobie nawet zrobiłem research, jakoś się tam przedstawia i tak dalej, żeby mieć pełną tutaj informację, nie? Co w razie czego sprawdziłem, czy dobrze wszystko pamiętam. I powiem wam tak, rozumiem, że jesteś śmiały, ale zrobienie coś sobie nieśmiały, irytującą do bólu. Bo rozumiem, że można się wyrazić poprzez muzykę i w ogóle przez mimikę na przykład ciała. Ja to doskonale rozumiem, jesteśmy różni, jesteśmy... Każdy z nas jest inny, rozumiem, ale tak pisać postacie, że na odwal się, dosłownie tego słowa znaczeniu, że o, dobra, zrobię beatboxera od 7 boleści i będzie super fajnie, zajebiście. No nie, tak się nie pisze postaci, moi drodzy, tak się nie pisze postaci. Dlatego tutaj uważam, że no kompletnie zjebali i uważam, że dlatego Birdo jest takim typowym cymbałem, bo widać, że potencjał był w tej postaci, ale wszystko tak jakby zaprzepaszczono i zniszczono i potem wywalono dosłownie to do kosza. No cóż, trzeba tutaj oddać, że no, twórcy Wyspy Pakitew, no, na niektóre postacie, no, zrobili mocno głupie te postacie tylko po to, żeby, nie wiem, żeby była sensacja. Takie mam, kurde, czasami wrażenie. No i też trzeba wspomnieć, że Birdo tam został wspomniany jeszcze w kilku innych odcinkach, w odcinku między innymi 9 i też w odcinku, gdzie wyeliminowano Scarlett, więc tutaj ciekawa sprawa. Birdo był nawet dosyć często wspominaną postacią, ale był jeden z najbardziej chyba takich nielubianych przez Chrisa. Na czele ze Scarlett i Maxem, ale Birdo chyba był na miejscu numer 1 przez pewien czas i dopiero potem ta dwójka go dosłownie przebiła. No cóż, nie będę tutaj dawał oceny, bo tutaj chciałem tylko przedstawić, dlaczego według mnie Birdo jest no po prostu głupi, bo widać, że twórcy chcieli zrobić z nim coś pożytecznego,
a zrobili postać, która jest wprost irytująca i nie ma nic ze sobą do pokazania. A widać było, że był kurda potencjał, aż kurde szkoda, że nie pociągnęli go dalej i nie rozwinęli tej postaci, bo było widać, że będzie coś fajnego na początku, a potem nie wiem, zabrakło pomysłu i dobra, robimy takiego beatboxa, który nawet się nie odzywa i koniec. Więc no, tyle mogę o Birdo powiedzieć, więc mam nadzieję, że materiał wam się spodoba. Napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie. Ja się z wami żegnam i życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnych materiałach. No to tak, dramaturga. Do zobaczenia i cześć. Na razie.